z niego uroczy bobasek z takim złotym smoczkiem w buzi i aksamitną pieluszką na pupci. Ach, to było cudowne dziecko. Pamiętam jego pierwsze słowa. Konrad! Konrad! Bardzo wzbogacił swoje słownictwo. Zara. Uwaga jeszcze, Zuzia na dół w tej chwili, tak? Tak, no. O, o, pięknie, pięknie. Zuzia, teraz ty, uwaga. Rączki, nóżka, bum, tak? O. Mam wrażenie, że już to kiedyś robi. Konrad, ktoś dzwoni. Bardzo panu dziękuję. Bez pana pewnie bym zginął. Idź już. Niania przyty. Maksiu! No zaraz dam buziaka mojemu kochanemu Milusiowi. No ty wyglądasz zupełnie jak twój tata. Takie same włosy identyczne. Tylko jemu pewnego dnia kodziak. Pozwól, że przedstawię ci. Cicho! Ani słowa. Przecież są mi tak bliskie. Ty musisz być Małgorzata, taka ładniutka. Nie, ja jestem Zuzia. Ja bym wiedziała, jakbyś ty mi przysłał chociaż jedną fotografię. No to ty jesteś Małgorzata, tak. Też urocza. A ty, Adam, wykopany Miluś. No, a to ma być uścisk. Ty jesteś mężczyzna, czy jaki flak? Jo, młody człowieku, będę tu ciebie obserwować. Widzę, znalazłeś odpowiednią nianię. Tak. Adaś, coś ty wsadził do tego kibla, zapchał się na amen. A, już pani jest! Co to jest, hydraulik? Nianiu, poznaj swoją następczynię, to jest panna Maja. Miło mi! Kondziu! No co ty tak stoisz? Zdejmij pani płaszcz! Zaczęła się tak, wiesz, pocić pod wąsikiem. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem skalski dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Uroczy dom. No i pomyślę, że to wszystko zrobienia tych miniseriali. Konfitury. Nie takich znowu mini. Podczas emisji ulice są puste, jak półki za komuny. Małgorzata, ty zamierzasz zostać Schauspielerin? To jest aktorką? Nie, raczej nie. To w takim razie niepotrzebny nam jest ten twój... wulgarny makijaż. Nianiu, a jak podróż? Pociągi coraz brudniejsze, na dworcu jedzenie, koszmar. No nawet w moim kochanym Karaku. Ale nianiu, kto by tam jadał na dworcu? Pamiętam, kiedyś sobie kupiłam hot doga. Wokół parówki było pełno kłaczorów, takich kłaczków. Może też kiełbaskę? Panno Franiu, jeśli pamiętam, z której pani jest agencji? Agencji? A, nie! Pan Max zgarnął mnie prosto z ulicy. Tak, ale najpierw wypróbowałem ją na weekend. Nianiu Przytyk, jak długo zamierzasz zostać? Tydzień? Około. O! Jak słyszę to około, to ciarki mnie przechodzą. Droga, Franiu. Za moich czasów nianie jadały ze służbą w kuchni. Było, minęło. Teraz może sobie pani posiedzieć z nami. Wybaczcie na chwilkę. Idę się odświeżyć. Zaprowadzę panią do pokoju. Chyba mnie nie lubi.
Ależ skąd, panno Franiu. Powiedzmy, że do pani trzeba się przekonać jak do tranu. Znaczy, że co, że jestem tłusta i niesmaczna? Nie, no skąd? Strasznie ciężko polubić, ale potem i tak wszystkim na zdrowie wychodzi. No. Chyba, że tak. Konradeczku, wciąż krzepi z ciebie goście. Ach, Klaro, więc mnie jeszcze pamiętasz? A jakże bym miała zapomnieć tego przystojnego syna kamerdinera? Byłaś doświadczoną, dojrzałą kobietą. No, miałam zaledwie 22, 23 lat. A ty też miałeś 22. Tyle się od ciebie nauczyłem. A może chcesz powtórkę z materiału? Widzisz, tutaj troszeczkę jeszcze podtapirujemy. Tutaj ci podepnę. Będziesz wyglądała jak moja matka. Wolałabym jak królewna. Moja matka też. Nie ma pionków. Pudełko jest puste. Hmm? Tak jak twoja głowa. Ale zamknij się. Sama się zamknij. Cisza. Przecież możecie grać ciasteczkami, prawda? Proszę tak, bardzo. Ale wszystkie są białe. O. Już nie. Proszę bardzo. A te zbite możecie pałaszować. A chwila. To jest nagroda dla kibica. A, dobrze. A jakim lakierem pomalujemy paznokietki? Oczywiście, przecież królewny sobie malują takim kolorem. Małe dziewczynki nie powinny malować pazuchów i niepotrzebny nam ten okropny makijaż. No, widzę, że nam tu rośnie mały parodysta. A, jest świetny, naprawdę. Dawaj mnie, dawaj mnie. Nie cieszymy się w kuchni. I nie siadamy na blacie, nie jesteśmy czajnikiem. A ja czasem jestem. To jest mój uchwyt, a to dzióbek. A wy co, jecie słodycze między posiłkami? Miałem bicie. I pani na to pozwala? Skoro miał bicie, no przecież nie ja ustalam zasady gry. No prawda? Ale nie bawimy się jedzeniem. To w pomidora też nie możemy zagrać. Jest uroczy. Tak, Miluś był taki sam. Ale w internacie! Wybili mu te wszystkie głupstwa z głowy! Jasne! Kochanie, cichutko, cichutko, cichutko. No wiesz, nie wiem, Halina. No nie wiem, rób jak chcesz. Ona w ogóle mnie nie słucha. Wiesz, moja matka jedzie do Turcji. Na pewno znajdzie sobie tam jakiegoś przystojniaka, który zrujnuje jej oszczędności. No to dobrze, że tak się o nią troszczysz, nie? No oczywiście, że się troszczę. Przecież chodzi o mój spadek. Maksymilian Skalski, słucham. Do ciebie. Co, znowu Halina? Nie, siostra. Alina! Cześć, słuchaj, wyobraź sobie. Na chwilę, nie chodzi o nianie przytyk. Tak. Ja mówię jedno, ona drugie. Dzieci są zdezorientowane. Aha. Na przykład? Ja mówię luzik, ona mówi pierwszorzędnie. Ja mówię odpał, a ona interesująca. Nie, no panno Franiu, no to, to, to... No dobra. Chodzi o to, że niania przytyk zabrała Małgosi kosmetyki. No i Małgosia teraz jest na nią zła. Oczywiście mnie to też trochę boli, bo w końcu to były moje kosmetyki. Małgosia ma 15 lat i nie powinna się malować. Kropka. Jak Adaś powie coś śmiesznego, to niania przytyk straszy go internatem. Przecież takie miejsca rujnują człowiekowi życie. Panno Maj, ma pani bardzo niewielkie doświadczenie i mogłaby pani chyba uszanować wizytę pierwszorzędnej profesjonalistki, a przy okazji nauczyć się paru wartościowych sztuczek, co? Mhm. Na przykład, tak. Jak przestraszyć śmiertelnie Zuzię, opowiadając historię o jakimś grubym niedźwiedziu, który po wielkim żarciu utknął w drzwiach. A to ten, to Kubuś Puchatek. Tak. Dokładnie. No dokładnie. No, wiecie co? No żeby ona opowiadała bajkę o zwierzęciu z tak małym rozumkiem. O zwierzęciu. Tygrysek, puchatek, prosiaczek. Ja, proszę pani, się wychowałem na tych bajkach. No tak, ale... Kłapouchy, pan Sowa. A proszę mi tu w ogóle nie obrażać Kubusia Puchatka, dobrze? Każde dziecko lubi tą bajkę. Każde, ale Zuzia nie jest każde. Zuzia uwielbia horrory, a boi się tego tłuściaka Puchatka. A, jakiś problem? Czyżby ktoś chciał cię stąd wygryźć? Masz tutaj natkę. No i też dziwoską. Niania Przytyk jest wspaniała. Przypomina mi moją nianię. Co wyście powariowali? Wyście wszyscy mieli niańki? Co w tym
czasie robili wasi rodzice? Ja nie mam pojęcia. Co robili twoje rodzice? Moi? A nie mam pojęcia. Nie wiem, co robili. Ani, Aniu, wejdź, proszę, proszę. Ach, Miluś, mam dla ciebie niespodziankę. Aha. Dzieci! Z biurka! Aż... Wyglądacie jak nasza reprezentacja w Seulu. O, są urocze. Sama kiedyś taki nosiłam. Tutaj ci się przesunęło. No przecież tak nie wyjdę, ktoś mi skopie tyłek. Sama miałabym ochotę to zrobić. Czego ona od nich chce? Przecież są zwyczajne, normalne dzieci. Zuzia, przestań się gapić w słońce! Grzyzny. Wczoraj policja znów Bogdana zabrała, a on nic nie wie. On niewinny. Sonia, przestań. Twoje problemy rozwiązywałyśmy już w zeszłym tygodniu, tak? Może ktoś dzisiaj nade mną by się użalił, co? Zrobiła z nich jakichś przebierańców, a teraz mnie chce wtłoczyć w jakiś durny mundurek. Tak bym wyglądała jak jakaś idiotka. No tak, ale wy wyglądacie w tym naprawdę świetnie. Naprawdę świetnie, gdyby jeszcze to zakrywało te owłosione łydki. Musisz pilnować świętej zasady. Nigdy nie wchodź między mężczyznę a jego nianię. To niebezpieczne. Stara niania to zawsze kłopoty. No, ja to znam. Przyleciała taka na miotle i myślała, że się dam wysiudać. Ale ja się nie dałam. Poszłam od razu do pana Zalewskiego i to wszystko wygarnęłam. Krysia, ale ty już nie pracujesz u pana Zalewskiego. No właśnie. Wychowałam wiele dzieci, ale Miluś był najsłodszy, najbystrzejszy. Ależ nie, Aniu. Dobra, mów dalej. A, no. Jestem pewna, że Max był pani pupilkiem. O, prawdziwy cherubik. Biegał po ogrodzie, całkiem golutko, jak go Pan Bóg stworzył. Miał najsłodszą pupcię pod słońcem. No, jak dwie jędrne brzoskwinki. Więcej chyba nie chcę już wiedzieć. Uroczy wieczór. Ja sama nie wiem, czemu jest taki wyjątkowy. A gdzie Frania? Już wiem czemu. Przepraszam za spóźnienie, ale niełatwo coś takiego znaleźć w lumpeksie. Dzieci, nie gapimy się, to nieładnie. Panno Franiu, wyglądasz jak... Jak niania. No to właśnie chciałam powiedzieć. Ty przepraszam, ja tylko sobie tutaj nałożę troszeczkę ziemniaczków. Zaraz pójdę zjeść do kuchni sama. Bez żartów, no zapraszamy do nas, do stołu. Ale panie Skalski, niania to niania. Służba wie, gdzie jest jej miejsce. Czy ja umarłam i jestem w niebie? Niestety nie. Ty nie jesteś prania. Kochanie, nie mówimy z pełnymi ustami. Adaś, łokcie ze stołu. Kochaniutka, zamykamy buzię, nie jesteśmy popielniczką. Do widzenia państwu. To jest niesamowite. No tak ją odmienić? Drobiazg, miałam kiedyś wilczura, był jeszcze bardziej leniwy. Nie, ale ty chyba nie porównujesz Frani do psa. No jak żebym mogła, on miał rodowód. Mnie tutaj nie ma, ja tylko chciałam sobie troszeczkę... Sorry, ale resztę zostawię dla rodziny. O! Masz tutaj coś. Czy może komuś ziemniaków? Nie, Kądziu, ja dziękuję. Zuziu, co się stało? Ale Zuzia, ale ty nie jesteś Kubusiem Puchatkiem. To jest tylko zły sen. Cukiereczku, no. Chcę cukiereczka. Nie chcę słodyczy. Tam jest tyle miodu, że można się utopić. Kochanie, już to tylko zły sen. Zobacz, wszystko w porządku. Co się stało? Miała zły sen. To niania przytyk jej opowieści. Straszliwym misiu. Straszliwym misiu, ale ona chce dla was dobrze. Nieprawda. Zabrania mi rozmawiać przez telefon. Jeszcze moje życie towarzyskie. Które i tak było ruiną. To koniec. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Koniec. Panno Franiu, to jest elektryczna kuchenka. Tutaj nic się pani nie stanie. No dobra, ale spróbować zawsze można, nie?
Proszę, panu Franiu. Panie Maksymilianie. Proszę natychmiast ściągnąć ten mundurek. Tak od razu? A to. Co to w ogóle jest za idiotyczny strój, za idiotyczne zachowanie? Chciałam być prawdziwą nianią. Ale ja nie chcę, żeby pani była prawdziwą nianią. Owszem, jest pani nietypowa, jest pani bez przeszkolenia, sprawia pani mnóstwo problemów. Oj, ale co, no przejdźmy do sedna sprawy. O, no właśnie, sedna. Dzieci panią uwielbiają. I są szczęśliwe. I wszyscy w ogóle przy pani jesteśmy szczęśliwi. To znaczy, że pan nie chce mnie zwolnić? Nie bardziej niż kiedykolwiek. Jania przy tych zawładnęła tym domem. Ja nie wiem, co mam robić, no. Myślę, a może by ją poprosić, żeby już wyjechała? Próbowałem. Nie mogę. Ona mnie wychowała, no jak ja bym się czuł? No chyba nie gorzej niż pańskie dzieci. No tak, ma pani rację. No, muszę to zrobić. A może ona wcale nie jest taka zła? Co to? Konrad. Jania Przytyk. Konrad, Jania Przytyk? Może konfiturki? No, bo zasłużyliśmy. Moja niania, która wyjada konfitury. W kuchni wyjada. Myślę, że to duża dziewczynka z niejednej kuchni jadła konfitury. Ale mi tak ciężko sobie wyobrazić, żeby... To jest okropne w ogóle, jak się człowiek wyobrazi, że rodzice to robią. Całe szczęście, moi rodzice nigdy tego nie robili. Co? Nigdy. Konrad, kawa. No, jedna filiżanka dobrze by mi zrobiła. O, przepraszam pana bardzo. Całą noc nie zmrużyłem oka, kawa już służy. Konradzie? Dzień dobry panie, jak się spało? Ale wspaniale. No, chyba wszystkim nam się spało wspaniale. O nie, ja kompletnie nie mogłam zasnąć. W nocy coś strasznie łomotało. O, widzę, że ty znowu siedzisz przy wspólnym stole i to bez mundurka. Miluś, porozmawiaj z nią koniecznie. Myślę, że Miluś najpierw porozmawia z panią. Nianią. Tak? Uważam, że to wspaniale, że z nami jesteś. O, tak, ja nie byłam tak szczęśliwa. Od czasu, jak ty wpadłeś do wody, o, ja cię uratowałam, dmuchałam tak na twoje ciałeczko zwiotczałe. O, ty coś mówiłeś, tak, to przepraszam. Tak, śniadanie pyszne, wspaniale, chętnie bym został, ale... Zabrakło jaj. Panno Franiu. Nianiu. Nianiu. Na ten tytuł trzeba zasłużyć. A ty, no... Wiem, ja mam o wiele mniej doświadczenia niż pani, tylko mi się wydaje, że panu Maksowi niepotrzebna już jest niania, natomiast przydałaby się tym trzem szkrabom. I szczerze mówiąc, to ja jestem ich nianią. To są moje dzieci. I przykro mi, ale pani wizyta w tym domu już naprawdę dobiegła końca. Pożegnajmy się, uściśnijmy. Może ci się wydawać, że te dzieci są twoje, to nieprawda. Zobaczysz, jak wytrwasz na posterunku tyle, co ja. Te dzieciaki potem dorosną, pójdą swoją drogą. A ty będziesz niańczyć inne. I pomimo, że będziesz wiedziała, że one też dorosną, ty też je pokochasz. A w końcu zrozumiesz, że w tobie jest tyle miłości, a nikogo, kto by jej potrzebował. Janiu, Przytyk. Klaro, Klaro, Przytyk. Miluś, tak? Nie jestem Miluś, nazywam się Maksymilian i muszę ci coś wyjaśnić. Uważam, że to jest najwyższy czas, abyś opuściła ten dom. Panie Maksymilianie, jak pan się zwraca do swojej niani? Słucham? Proszę ją przeprosić. Ale... Ale co? Ale ja mówię po chińsku? Przepraszam, nianiu. Wybaczam ci, Miluś. No to stres, to najwyraźniej stres. Efekt stresu, stresująca sytuacja. Wybacz mu, dzieci zawsze pozostaną dziećmi, ale my, nianie, musimy się trzymać razem. Jesteśmy jak siostry. Mogę zostać. Po moim trupie.
No, do zobaczenia, moje dzieci. Opiekujcie się tatą. No. No. Do zobaczenia, Milu. Maksymilianie. Do zobaczenia, nianiu. Żegnaj, Konradzie. Goszczenie pani było dla mnie prawdziwą rozkoszą. Odwiedź mnie kiedyś. Moje konfitury będą na ciebie czekać. Myślałaś, że się nie pożegnam. A coś ty zrobiła z tym kostiumem? A, niewielkie zmiany. A. Pasi ci to maleńka? No, trochę ubogi. Oh, dzień dobry wszystkim. Wpadamy tylko po moją mamę i możecie lecieć. Luzik! Zawsze chciałam pojechać do Turcji. A dzięki tobie zobaczę Bosfor. Uważajcie na przystojniaków. No, nie pozwolę zrobić krzywdy mamusi mojej małej kacholci. Nianiu, przytyk, kocham cię. O, no już dobrze, dobrze. No dobrze, już dobrze, weź się w garść. Komu w drogę? Temu czas! Do widzenia! No, no, wysłać nianie przytek z mamą Karoliny na wczasy, no, brawo. A, nie używa życia, byleby nie moim kosztem. Nie wiem, co, chyba jednak pozbędę się tego uniformu. Nie ma pośpiechu. Panie Maksymilianie. Panno Franno. Halina. No nie wiem, rób jak chcesz. Ona w ogóle mnie nie słucha. Już moja matka jedzie do Turcji. Na pewno znajdzie sobie tam jakiegoś przystojniaka, który zrujnuje jej oszczędności. No to dobrze, że tak się o nią troszczysz, nie? No oczywiście, że się troszczę. Przecież chodzi o mój spadek. Maksymilian Skalski, słucham. Do ciebie. Co, znowu Halina? Nie, siostra. Alina! Cześć, słuchaj, wyobraź sobie. Na chwilę, nie chodzi o nianie przytyk. Tak. Ja mówię jedno, ona drugie. Dzieci są zdezorientowane. Aha. Na przykład? Ja mówię luzik, ona mówi pierwszorzędnie. Ja mówię odpał, a ona interesujące. Nie, no panno Franiu, no to, to, to... No dobra. Chodzi o to, że niania przytyk zabrała Małgosi kosmetyki. No i Małgosia teraz jest na nią zła. Oczywiście mnie to też trochę boli, bo w końcu to były moje kosmetyki. Małgosia ma 15 lat i nie powinna się malować. Kropka. Jak Adaś powie coś śmiesznego, to niania przytyk straszy go internatem. Przecież takie miejsca rujnują człowiekowi życie. Panno Maj, ma pani bardzo niewielkie doświadczenie i mogłaby pani chyba uszanować wizytę pierwszorzędnej profesjonalistki, a przy okazji nauczyć się paru wartościowych sztuczek, co? Mhm. Na przykład, tak. Jak przestraszyć śmiertelnie Zuzię, opowiadając historię o jakimś grubym niedźwiedziu, który po wielkim żarciu utknął w drzwiach. To ten, to Kubuś Puchatek. Tak. Dokładnie. No dokładnie. No, wiecie co? No żeby ona opowiadała bajkę o zwierzęciu z tak małym rozumkiem. O zwierzęciu. Tygrysek, puchatek, prosiaczek. Ja, proszę pani, się wychowałem na tych bajkach. No tak, ale... Łapołuchy, pan Sowa. A proszę mi tu w ogóle nie obrażać Kubusia Puchatka, dobrze? Każde dziecko lubi tą bajkę. Każde, ale Zuzia nie jest każde. Zuzia uwielbia horrory, a boi się tego tłuściaka Puchatka. A, jakiś problem? Czyżby ktoś chciał cię stąd wygryźć? Masz tutaj natkę. No litość boską. Nianie przytyk jest wspaniała. Przypomina mi moją nianię. Co?
Co wyście powariowali? Wyście wszyscy mieli niańki? Co w tym czasie robili wasi rodzice? Ja nie mam pojęcia. Co robili twoje rodzice? Moi? A nie mam pojęcia. Nie wiem, co robili. Anio, wejdź, proszę, proszę. Ach, Miluś, mam dla ciebie niespodziankę. Aha. Dzieci! Z biurka! Aż... Wyglądacie jak nasza reprezentacja w Seulu. O, są urocze. Sama kiedyś taki nosiłam. Tutaj ci się przesunęło. No przecież tak nie wyjdę, ktoś mi skopie tyłek. Sama miałabym ochotę to zrobić. Czego ona od nich chce? Przecież są zwyczajne, normalne dzieci. Zuzia, przestań się gapić w słońce! Grzyzny. Wczoraj policja znów Bogdana zabrała, a on nic nie wie. On niewinny. Sonia, przestań. Twoje problemy rozwiązywałyśmy już w zeszłym tygodniu, tak? Może ktoś dzisiaj nade mną by się użalił, co? Zrobiła z nich jakichś przebierańców, a teraz mnie chce wtłoczyć w jakiś durny mundurek. Tak bym wyglądała jak jakaś idiotka. No tak, ale wy wyglądacie w tym naprawdę świetnie. Naprawdę świetnie, gdyby jeszcze to zakrywało te owłosione łydki. Musisz pilnować świętej zasady. Nigdy nie wchodź między mężczyznę a jego nianie. To niebezpieczne. Stara niania to zawsze kłopoty. No, ja to znam. Przyleciała taka na miotle i myślała, że się dam wysiłek. Czy pani, jesteśmy ten. Szczęśliwi. To znaczy, że pan nie chce mnie zwolnić? Nie bardziej niż kiedykolwiek. Jania przy tych zawładnęła tym domem. Ja nie wiem, co mam robić. No. Tak sobie myślę. A może by ją poprosić, żeby już wyjechała? Próbowałem. Nie mogę. Ona mnie wychowała. No jak ja bym się czuł? No chyba nie gorzej niż pańskie dzieci. No tak, ma pani rację. No, muszę to zrobić. A może ona wcale nie jest taka zła? Co to? Konrad. Niania Przytyk. Konrad. Niania Przytyk? Może konfiturki? No, bo zasłużyliśmy. Moja niania, która... Wyjada konfitury. W kuchni wyjada. Myślę, że to duża dziewczynka z niejednej kuchni jadła konfitury. Ale mi tak ciężko sobie wyobrazić, żeby... To jest okropne w ogóle, jak się człowiek wyobrazi, że rodzice to robią. Całe szczęście, moi rodzice nigdy tego nie robili. Co? Nigdy. Konrad. Kawa. No, jedna filiżanka dobrze by mi zrobiła. O, przepraszam pana bardzo. Całą noc nie zmrużyłem oka, kawa już służy. Konradzie? Dzień dobry panie, jak się spało? Ale wspaniale. No, chyba wszystkim nam się spało wspaniale. O nie, ja kompletnie nie mogłam zasnąć. W nocy coś strasznie łomotało. O, widzę, że ty znowu siedzisz przy wspólnym stole i to bez mundurka. Miluś, porozmawiaj z nią koniecznie. Myślę, że Miluś najpierw porozmawia z panią. Nianią. Tak? Uważam, że to wspaniale, że z nami jesteś. O, tak, ja nie byłam tak szczęśliwa. Od czasu, jak ty wpadłeś do wody, o, ja cię uratowałam, dmuchałam tak na twoje ciałeczko zwiotczałe. O, ty coś mówiłeś, tak, to przepraszam. Tak, śniadanie pyszne, wspaniale, chętnie bym został, ale... Zabrakło jaj. Zabrakło jaj. Panno Franiu. Nianiu. Nianiu. Na ten tytuł trzeba zasłużyć. A ty, no... Wiem, ja mam o wiele mniej doświadczenia niż pani, tylko mi się wydaje, że panu Maxowi niepotrzebna już jest niania, natomiast przydałaby się tym trzem szkrabom. I szczerze mówiąc, to ja jestem ich nianią. To są moje dzieci. I przykro mi, ale pani wizyta w tym domu już naprawdę dobiegła końca. Pożegnajmy się, uściśnijmy. Może ci się wydawać, że te dzieci są twoje, a to nieprawda. Zobaczysz, jak wytrwasz na posterunku tyle, co ja. Te dzieciaki potem dorosną, pójdą swoją drogą. A
ty będziesz niańczyć inne. I pomimo, że będziesz wiedziała, że one też dorosną, ty też je pokochasz. A w końcu zrozumiesz, że w tobie jest tyle miłości, a nikogo, kto by jej potrzebował. Janiu, przytyk. Klaro, Klaro, przytyk. Miluś, tak? Nie jestem Miluś, nazywam się Maksymilian i muszę ci coś wyjaśnić. Uważam, że to jest najwyższy czas. Janiu, a jak podróż? Pociągi coraz brudniejsze, na dworcu jedzenie, koszmar, no nawet w moim kochanym Karaku. Ale Nianiu, kto by tam jadał na dworcu? Pamiętam, kiedyś sobie kupiłam hot doga. Wokół parówki było pełno kłaczorów, takich kłaczków. Może ktoś kiełbaskę? Panno Franiu, jeśli pamiętam, z której pani jest agencji? Agencji? A, nie! Pan Max zgarnął mnie prosto z ulicy. Tak, ale najpierw wypróbowałem ją na weekend. Nianiu Przytyk, jak długo zamierzasz zostać? Tydzień? Około. O! Jak słyszę to około, to ciarki mnie przechodzą. Droga, Franiu. Za moich czasów nianie jadały ze służbą w kuchni. Było, minęło, teraz może sobie pani posiedzieć z nami. Wybaczcie na chwilkę. Idę się odświeżyć. Zaprowadzę panią do pokoju. Chyba mnie nie lubi. Ależ skąd, panno Franiu. Powiedzmy, że do pani trzeba się przekonać jak do tranu. Znaczy, że co, że jestem tłusta i niesmaczna? Nie, no skąd? Strasznie ciężko polubić, ale potem i tak wszystkim na zdrowie wychodzi. No. Chyba, że tak. Konradeczku, wciąż krzepi z ciebie goście. Ach, Klaro, więc mnie jeszcze pamiętasz? A jakże bym miała zapomnieć tego przystojnego syna kamerdinera? Byłaś doświadczoną, dojrzałą kobietą. No, miałam zaledwie 22, 23 lat. A ty też miałeś 22. Tyle się od ciebie nauczyłem. A może chcesz powtórkę z materiału? Widzisz, tutaj troszeczkę jeszcze podtapirujemy. Tutaj ci podepnę. Będziesz wyglądała jak moja matka. Wolałabym jak królewna. Moja matka też. Nie ma pionków. Pudełko jest puste. Tak jak twoja głowa. Ale zamknij się. Sama się zamknij. Cisza, przecież możecie grać ciasteczkami, prawda? Proszę tak, bardzo. Ale wszystkie są białe. O. Już nie. Proszę bardzo, a te zbite możecie pałaszować. A chwila, to jest nagroda dla kibica. A, dobrze. A jakim lakierem pomalujemy paznokietki? Oczywiście, przecież królewny sobie malują takim kolorem. Małe dziewczynki nie powinny malować pazuchów i niepotrzebny nam ten okropny makijaż. No, widzę, że nam tu rośnie mały parodysta. A, jest świetny, naprawdę. Dawaj mnie, dawaj mnie. Nie czeszemy się w kuchni. I nie siadamy na blacie, nie jesteśmy czajnikiem. A ja czasem jestem. To jest mój uchwyt, a to dzióbek. A wy co, jecie słodycze między posiłkami? Miałem bicie. I pani na to pozwala? Skoro miał bicie, no przecież nie ja ustalam zasady gry, prawda? No ale nie bawimy się jedzeniem. To w pomidora też nie możemy zagrać. Jest uroczy. Tak, Miluś był taki sam. Ale w internacie! Wybili mu te wszystkie głupstwa z głowy! Jasne! Kochanie, cichutko, cichutko, cichutko. Udać. Ale ja się nie dałam. Poszłam od razu do pana Zalewskiego i to wszystko wygarnęłam. Krysia, ale ty już nie pracujesz u pana Zalewskiego. No właśnie.
wychowałam wiele dzieci, ale Miluś był najsłodszy, najbystrzejszy. Ależ nie, Aniu. Dobra, mów dalej. A, no. Jestem pewna, że Max był pani pupilkiem. No, prawdziwy cherubik. Biegał po ogrodzie, całkiem golutko, jak go Pan Bóg stworzył. Miał najsłodszą pupcię pod słońcem. No, jak dwie jędrne brzoskwinki. Więcej chyba nie chcę już wiedzieć. Uroczy wieczór. Ja sama nie wiem, czemu jest taki wyjątkowy. A gdzie Frania? Już wiem czemu. Przepraszam za spóźnienie, ale niełatwo coś takiego znaleźć w lumpeksie. Dzieci, nie gapimy się, to nieładnie. Panno Franiu, wyglądasz jak... Jak niania. No to właśnie chciałem powiedzieć. Ty przepraszam, ja tylko sobie tutaj nałożę troszeczkę ziemniaczków. Zaraz pójdę zjeść do kuchni sama. Bez żartów, no zapraszamy do nas, do stołu. Ale panie Skalski, niania to niania. Służba wie, gdzie jest jej miejsce. Czy ja umarłam i jestem w niebie? Niestety nie. Ty nie jesteś prania. Kochanie, nie mówimy z pełnymi ustami. Adaś, łokcie ze stołu. Kochaniutka, zamykamy buzię, nie jesteśmy popielniczką. Do widzenia państwu. To jest niesamowite. No tak ją odmienić? Drobiazg, miałam kiedyś wilczura, był jeszcze bardziej leniwy. Nie, nie, ale ty chyba nie porównujesz Frani do psa. No jakże bym mogła, on miał rodowód. Przepraszam bardzo, przepraszam. Mnie tutaj nie ma, ja tylko chciałam sobie troszeczkę soli, ale resztę zostawię dla rodziny. O! Masz tutaj coś. Czy może komuś ziemniaków? Nie, nie, Kądziu, ja dziękuję. Zuziu, co się stało? Pomocy, utknęłam w kuliczej noży i nie mogę się wydostać. Ale Zuziu, ale ty nie jesteś Kubusiem Puchatkiem. To jest tylko zły sen. Cukiereczku, no. Cukiereczka, nie chcę słodyczy. Tam jest tyle miodu, że można się utopić. Kochanie, już to tylko zły sen. Zobacz, wszystko w porządku. Co się stało? Miała zły sen. To niania przytyk jej opowieści. Straszliwym misiu. Straszliwym misiu, ale ona chce dla was dobrze. Nieprawda. Zabrania mi rozmawiać przez telefon. Niszczy moje życie towarzyskie. Które i tak było ruiną. To koniec. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Koniec. Panno Franiu, to jest elektryczna kuchenka. Tutaj nic się pani nie stanie. No dobra, ale spróbować zawsze można, nie? Proszę, panno Franiu. Panie Maksymilianie. Proszę natychmiast ściągnąć ten mundurek. Tak od razu? Co to w ogóle jest za idiotyczne strój, za idiotyczne zachowanie? To... Chciała być prawdziwą nianią. Ale ja nie chcę, żeby pani była prawdziwą nianią. Owszem, jest pani nietypowa, jest pani bez przeszkolenia, sprawia pani mnóstwo problemów. Oj, ale co, no przejdźmy do sedna sprawy. O, no właśnie, sedna. Dzieci panią uwielbiają. I są szczęśliwe. I wszyscy w ogóle... Nareszcie poznam nianię Maxa. Musiał być z niego uroczy bobasek z takim złotym smoczkiem w buzi, jak samitną pieluszką na pupci. Ach, to było cudowne dziecko. Pamiętam jego pierwsze słowa. Konrad! Konrad! Bardzo wzbogacił swoje słownictwo. Zaraz. Uwaga jeszcze, Zuzia na dół w tej chwili, tak? Tak, no. O, pięknie, pięknie. Zuzia, teraz ty, uwaga. Rączki, nóżka, bum, tak? O. Mam wrażenie, że już to kiedyś robi. Konrad, ktoś dzwoni. Bardzo panu dziękuję. Bez pana pewnie bym zginął. Idź. Niania przytyk. Maksiu! No zaraz dam buziaka mojemu kochanemu Milusiowi. No ty wyglądasz zupełnie jak twój tata. Takie same włosy identyczne. Tylko jemu pewnego dnia. Kodziak. Pozwól, że przedstawić. Nie, cicho. Ani słowa. Przecież są mi tak bliskie. Ty musisz być Małgorzata, taka ładniutka.
Nie, ja jestem znowu Uzia. Ja bym wiedziała, jakbyś ty mi przysłał chociaż jedną fotografię. No to ty jesteś Małgorzata, tak. Też urocza. A ty, Adam, wykopany miluś. No, a to ma być uścisk. Ty jesteś mężczyzna, czy jaki flak? Ja, młody człowieku, będę tu ciebie obserwować. Widzę, znalazłeś odpowiednią nianię. Tak. Adaś, coś ty wsadził do tego kibla, zapchał się na amen. A, już pani jest. Co to jest, hydraulik? Nianiu, poznaj swoją następczynię, to jest panna Maja. Miło mi. Kuciu. No co ty tak stoisz? Zdejmij pani płaszcz. Zaczęła się tak, wiesz, pocić pod wąsikiem. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski w dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Uroczy dom. No i pomyślę, że to wszystko zrobienia tych miniseriali. Konfitury? Nie takich znowu mini. Podczas emisji ulice są puste, jak półki za komuny. Małgorzata, ty zamierzasz zostać schauspielerin? To jest aktorką? Nie, raczej nie. To w takim razie niepotrzebnie.